Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o Stanisławie Zielińskim z niewielkiej miejscowości Skępe koło Lipna, żołnierzu II wojny światowej. Stanisław Zieliński urodził się w 1902 roku w miejscowości Wioska w gminie Skępe niedaleko Lipna. Jego rodzicami byli Władysław i Maria z Wodzińskich, a on sam był wnukiem Gustawa Zielińskiego, pisarza. O nim także opowiemy w dzisiejszym materiale, ale pod koniec. Audycji. Stanisław Zieliński miał brata Maurycego i dwie siostry, Marię, Letycję oraz Marię Anielę. Co ciekawe, w 1920 roku brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej i walczył w okolicy Lipna. Warto podkreślić, że nie był pełnoletni, mimo tego zdecydował się walczyć z bolszewikami. Po wojnie polsko-rosyjskiej, polsko-bolszewickiej skończył gimnazjum Matematyczno- Przyrodnicze w Bydgoszczy i w 1925 roku ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Cieszynie. Jego pasją było lotnictwo. W latach 25-26 odbył służbę wojskową w szkole podchorążych rezerwy lotnictwa w Poznaniu. A następnie ukończył kurs w Centralnej Szkole Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy dwa lata później, w 1928 roku. Tak jak wspomniałem, Stanisław Zieliński był zafascynowany lotnictwem. Nawet kupił na własność prywatny samolot szkolno-turystyczny SIDO S1. Regularnie w okresie międzywojennym uczestniczył w wojskowych ćwiczeniach lotniczych oraz zawodach cywilnych lotniczych. W 1928 w 1939 roku, jak wybuchła wojna, został zmobilizowany do Wojska Polskiego i uczestniczył w kampanii wrześniowej jako porucznik ochotnik w IV Pułku Lotniczym w Toruniu. I warto tutaj podkreślić na swoim własnym, prywatnym samolocie RWD-8. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie także pełnił służbę w polskim lotnictwie. W naszym materiale przedstawiamy zdjęcie ukazujące Stanisława Zielińskiego w mundurze z okresu II wojny światowej. Stanisław Zieliński, przypomnę, urodził się w 1902 roku, a zginął tragicznie w czasie II wojny światowej w 1941 roku. Stanisław Zieliński w czasie II wojny światowej już w Wielkiej Brytanii był pilotem w 306. toruńskim Dywizjonie Myśliwskim. Widzimy tutaj właśnie logo tego Dywizjonu, które było malowane na samolotach, którym latali właśnie polscy Piląci. Dywizjon 306 w 1941 roku wziął udział w operacji City II, która miała na celu ochronę samolotów bombowych, które dokonywały nalotów bombowych na okupowaną przez Niemców Francję. A Dywizjon 306 miał zabezpieczać właśnie te bombowce. Początkowo akcja miała zostać przeprowadzona 25 grudnia 1941 roku. Ostatecznie przesunięto ze względów atmosferycznych tą akcję na 29 grudnia. Ostatecznie 30 grudnia 1941 roku właśnie dokonano nalotów bombowych na okupowaną Francję i osłaniały te naloty polskie dywizjony myśliwskie. W tym nasz bohater, który był pilotem jednego z tych dywizjonów, Stanisław Zieliński niestety nie powrócił z tej misji. Został najprawdopodobniej zestrzelony. Jego maszyna została uszkodzona, a on sam zginął w 1941 roku 30 grudnia. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Rok później, w 1942 roku generał Władysław Sikorski pośmiertnie odznaczył naszego bohatera krzyżem srebrnym orderu wojennego Virtuti Militari. Na zdjęciu, które teraz państwo widzicie, widzimy naszego bohatera tuż przed tragicznym lotem Stanisław Zieleński tutaj występuje na pierwszym planie, a obok znajduje się pilot Stanisław Skalski, także bohater naszego cyklu, który również walczył w Anglii w czasie II wojny światowej, w czasie bitwy o Anglię. Stanisław Zieliński pochodził ze słynnego rodu Zielińskich, które właśnie, który osiadł na ziemi dobrzyńskiej. Jego przodkiem był Gustaw Zieliński, polski pisarz i poeta okresu romantyzmu, uczestnik powstania listopadowego oraz partyzantki Zaliwskiego. Był zesłańcem syberyjskim. Gustaw Zieliński jest autorem powieści Kirgiz oraz założycielem biblioteki w Skępem i często jest zaliczany do romantyków polskich i tzw. ukraińskiej szkoły Poetów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania cyklu Bohaterowie Historii, i w ten sposób poznawania dziejów naszego regionu poprzez poznawanie dziejów konkretnych postaci. Dziękuję za uwagę.